Przerzutniki na prawą stronę. Teraz pierwszy kontakt z futbolówką zawodników Kostrzy nad Odrą. Szybko jednak Kostrzyńskiej. Teraz dużo miejsca ma Łukasz Pieczyński i broni golkiper drużyny. Wicki będzie tym, który jako pierwszy dotknie piłkę. Teraz strzał ponad poprzeczką, a uderzał. A Łukasz Pieczyński wykonuje rzut wolny razem z grą sobie i trudna sztuka. Teraz czujny musiał być Poprucha. Jankowski, no wydawałoby się, do pustej bramki nie trafił. Teraz poprawka, jeszcze nie ma gola. Gospodarzy Łukasz Pieczyński do brata Dariusza. Łukasz Pieczyński, gol! Bezlitośnie wykorzystana luka w szeregach defensywy drużyny gości. I po dobrej klepce ze strony Dariusza Pieczyńskiego Łukasz Pieczyński, jego brat, silnym uderzeniem, no można powiedzieć, że prawie w okienko, pokonuje Marcina Bulitaka. No i nie było faulu. Teraz faktycznie troszeczkę chyba uspokoili się z tymi zagraniami. Faul obydwie drużyny, natomiast Przemysław Czajka, co zrobił przed chwilą? Uderzenie, można powiedzieć, z około 13-14 metrów. Znowu mocny, silny strzał i po raz drugi pokonany bramkarz Mosiru Kostrzyn. Ika Mosir Kostrzyn z szansami na bramkę kontaktową, no ale dobrze Łukasz Pieczyński. Przypominam, jesteśmy w hali Trapez, a teraz kapitan drużyny kostrzyńskiej. Ten dribbling był dobry, ale zawodnicy z Kostrzyna tydzień temu. Znowu kapitan Jankowski. Uderzenie lewą nogą i cik 10 metrów i rzut karny. Jankowski, gol! Uderzenie lewą nogą. Po lewej ręce Łukasza Błaszczyka. No i coraz bardziej nabiera rumieńców to spotkanie w Lesznie. Gospodarze, czyli Futsal Leszno, mają tak rzutkich obrotnych działaczy, że proszę sobie wyobrazić, że 29 grudnia tego roku Sebastian Jankowski, podanie do Popruchy, ten musi uderzać, nie ma komu podać, ale przewrócił się o własnej nogi Ukrainie. Sport, w którym zdobywa się mnóstwo goli, więc jedna bramka to nie jest dużo, ale teraz ten dorobek bramkowy sobie podnoszą zawodnicy z Leszna. Gospodarze strzelają gola numer 3, a tym, który to zrobił, jest ponownie Przemysław Czajka. Strzelił. I wielu też ekspertów upatruje tę drużynę, oczywiście poza, czy zawodnicy z Kostrzyna, z mniejszą wiedzą chyba zawodnicy z Leszna, że Jankowski to najlepszy zawodnik drużyny. Gości więc podwajają jego krycie. Teraz trafił Martin Pieczyński. Czy odda strzał? Tak, i dobrze, między słupkami ma za plecy piłki, za plecy Dariusza Pieczyńskiego, ale ten wychodzi z kontratakiem i z dziecinną łatwością ponad interweniującymi Popruchą i bramkarzem Buliczakiem pokonuje tego ostatniego i doprowadza do wyniku 4-1. Korman przyjął piłkę na plecy, ależ to wyglądało ciekawie. Piłka przyjęta na plecy, jakimś szczęśliwym trafem znalazła się pod nogami Artura Kormana i ten lewą nogą tuż obok interweniującego Łukasza Błaszczyka zmniejsza rozmiary prowadzenia. Nie ma gola. Jest out, 2 sekundy do końca. Jeszcze Przemysław Czajka! Kompletuje hat-tricka, wprawdzie nie klasycznego, ale do pustej bramki. Pokazuje teraz trzema palcami, że to moja trzecia bramka w dzisiejszym spotkaniu. 5-2. Przemysław Czajka, to była jego trzecia bramka. Kończy się to spotkanie wynikiem 5-2, bo tak jak wspomniałem, trzech bramkach Przemysława Czajki, a oprócz tego strzelał jeszcze Łukasz Pieczyński, Dariusz Pieczyński. Dla gości trafiali Jankowski oraz Korman i po tym emocjonującym spotkaniu, 40 minutach naprawdę dobrej gry w drugiej lidze,